Cześć, z tej strony Adam, witam Was serdecznie w pierwszym z nowej serii poradników i zaczniemy od rzeczy, która zwłaszcza w ostatnich dniach pojawiała się zarówno w komentarzach, w wiadomościach prywatnych do mnie, a także na Facebooku. Wszędzie, gdzie tylko się dało. Otóż dzisiaj w poradniku pokażę Wam, jak ściągnąć i jak zaktualizować Terrarię. Rzeczą, od której zaczniemy, jest włączenie przeglądarki internetowej i wejście na stronę Steama. Możemy to zrobić zasadniczo na dwa sposoby. Możemy albo wejść na stronę steampowered.com, albo słowo Steam możemy wpisać w Google i pierwszy wynik jest tym, czego szukamy. Będąc już na stronie Steama, w jej górnej części będziemy mogli znaleźć zielony prostokąt z napisem Zainstaluj Steam. Klikamy go. Na stronie, na którą zostaniemy przekierowani, zobaczymy trochę większy zielony prostokąt z napisem Install Steam Now. Też go naciskamy. W tym momencie na nasz komputer zostanie ściągnięty plik instalacyjny, który uruchamiamy i postępujemy zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Myślę, że z jego instalacją nie będziecie mieli większych problemów, dlatego ten etap w moim poradniku pominiemy. Teraz zajmiemy się utworzeniem konta Steam. Spójrzmy znów na górę ekranu. Tym razem interesuje nas klawisz Zaloguj. Klikamy go, a na następnej stronie klikamy Dołącz do Steam. Czeka nas typowy formularz rejestracyjny, którego wypełnienie nie powinno sprawić Wam żadnych problemów. Musicie tam wybrać nazwę użytkownika, hasło, podać e-mail, od takie standardowe rzeczy. Mając konto w usłudze Steam oraz zainstalowaną aplikację, możemy ją włączyć i się do niej zalogować. Po włączeniu najbardziej interesuje nas w tym momencie zakładka Sklep. Gdybyście mieli włączoną jakąś inną, przełączcie się na Sklep. Naszym zadaniem jest teraz znalezienie okienka wyszukiwania i wpisanie tam frazy Terraria. Już po wpisaniu pierwszych kilku znaków Steam powinien sam pomóc nam znaleźć to, czego szukamy, zatem jeśli pod polem wyszukiwania zobaczycie logo Terrarii, możecie śmiało w nie kliknąć. Zobaczycie stronę, na której możecie obejrzeć trailer Terrarii, jednak jak zjedziecie w dół, zobaczycie zielony prostokąt z napisem Dodaj do koszyka. Klikamy go. Następnie klikamy Kup dla siebie, w związku z tym, że ja już tą grę posiadam, muszę nacisnąć Kup jako prezent. Następnie musimy wybrać sposób płatności. Możecie skorzystać m.in. z PayPala, możecie też zapłacić kartą, jednak myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z PaySafe Card. Jeśli chcecie się dowiedzieć, gdzie możecie kupić tą kartę, możecie wejść na stronę paysafecard.pl albo paysafecard.com, następnie w zakładce Kup PaySafe Card nacisnąć Wyszukiwanie punktów sprzedaży i wpisać swój adres. Po chwili zostanie wyświetlona mapa przedstawiająca punkt sprzedaży PaySafe Card niedaleko naszego miejsca zamieszkania. Następnie należy udać się do wybranego punktu sprzedaży, kupić PaySafe Card za najlepiej 50 zł i postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie Steama. Zakładam, że jeśli macie PayPala bądź kartę płatniczą, to wiecie, jak z nich korzystać. Po dokonaniu płatności gra pojawi się w naszej bibliotece gier. Przechodzimy zatem do niej i szukamy Terrarii na liście gier. Klikamy na nią i w miejscu, w którym u mnie możecie zobaczyć przycisk Graj, u Was będzie przycisk Instaluj. Jak przebiega instalacja? Pokażę Wam na przykładzie innej gry. Po instalacji w miejscu przycisku Instaluj będzie przycisk Graj, a jeśli zahaczyliście odpowiednią opcję, na pulpicie pojawi się ikona. Po zakończonej instalacji nie musicie robić nic więcej, Steam sam pobierze dodatkowe sterowniki i gra uruchomi się, jak tylko będzie gotowa. Przejdźmy teraz do drugiej części poradnika, jak zaktualizować Terrarię. Otóż odpowiedź jest zaskakująco prosta. Nie musicie robić nic, ponieważ Steam sprawdza, jaką wersję gry macie obecnie na komputerze z wersją, która znajduje się na jego serwerach. Jeśli na serwerach Steama znajduje się nowsza wersja, Steam automatycznie zaktualizuje Terrarię. Innymi słowy, zawsze gracie na najnowszej wersji gry. Zatem ode mnie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że poradnik Wam się przydał, że udało Wam się ściągnąć Terrarię i że gracie na najnowszej wersji. Zatem ja zapraszam do komentowania i się z Wami żegnam. Hej, hej!